Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy, tak samo jak serdecznie witam październik, no i ta jesień zapowiada się naprawdę bogato, więc ja proponuję, abyście z koszyczków wyciągnęli już grzyby, czy też inne jesienne owoce, bo tam naprawdę sporo miejsca potrzeba na nowe planszówki, o których dzisiaj w odcinku Wam opowiem i opowiem też o nowych nagrodach, bowiem rusza również gra miesiąca października. Nie zmienia się jedno, wy głosujecie, natomiast zmieniają się właśnie nagrody, które są do zdobycia. Jedna z nich to detektywistyczna gra Zwierzęta z Baker Street, ufundowana przez wydawnictwo Lucrum Games. Możecie wygrać również Stronghold Undead, grę ufundował sklep Księgralnia i tradycyjnie do zdobycia także kupon na 200 zł i te pieniążki zwycięzca wyda w sklepie Warbox. Mili Państwo, jeśli przeoczyliście, co działo się w minionym tygodniu, aż tak dużo się nie działo, natomiast wyjątkowo wczoraj, a nie w piątek, pojawiły się premiery, a w premierach kilka nowości. Rzućcie sobie okiem koniecznie jakich. W następnym tygodniu premiery będą już tradycyjnie w piątek, więc już Was z góry zapraszam do oglądania, tak samo jak zapraszam do oglądania Board News. Natomiast zanim to uczynicie, zostawcie kilka kciuków w górę. Jeśli macie ochotę na komentarz, to również zachęcam. Dziękuję jednocześnie za Waszą aktywność. A tych z Was, którzy jeszcze nie subskrybują kanału, jak najbardziej zapraszam do tego zacnego grona. Rozsiądźcie się wygodnie, bo zaczynam opowiadać o nowościach planszowego świata w tym odcinku Board News. Kolejne pokolenia będą przychodzić i odchodzić, a tylko najbardziej zasłużeni zapiszą się na księgach kroniki. Jeśli Wy chcecie zapisać się w ramach przedsprzedaży, a właściwie wzbogacić swoją kolekcję o spore pudło w wersji Big Box, i mówię tutaj o grze Kroniki, to możecie już właśnie w ramach rozpoczętej przedsprzedaży przez wydawnictwo Rebel tę grę zamawiać. W tej planszówce wcielimy się w przywódców rodów, którzy rywalizują ze sobą o rozgłos i pozycję. Aby to osiągnąć, będziecie musieli obrać odpowiednią ścieżkę i umiejętnie wykorzystać możliwości członków Waszych rodów. Sami członkowie rodów czekają, aż wybierzecie dla nich profesje, które zapewnią im sławę i prestiż. Jedni zdobędą wysokie stanowiska w ratuszu, inni wyruszą w daleką podróż, a pozostali zajmą się rolnictwem. W grach planszowych rodzaju Legacy podejmowane przez graczy decyzje wpływają na rozwój rozgrywki. Nie inaczej jest w przypadku wersji Wsiąść do pociągu Legacy, której przedsprzedaż właśnie się rozpoczęła, a możecie tę grę zamawiać za sprawą wydawnictwa Rebel. A zatem, kto z Was wsiada do tego pociągu, aby stworzyć swoją legendę zachodu, to wyjątkowe wydanie pozwoli Wam prowadzić firmę kolejową w Ameryce Północnej. Gra składać się będzie z 12 rozgrywek, a realizowanie tras nadal pozostaje głównym celem gry. Szybko jednak okaże się, że musicie korzystać z okazji i dostosowywać swoją strategię do wydarzeń. Każda rozgrywka i każda realizowana trasa przyniosą Wam dochody, które będziecie skrzętnie gromadzić w swoich skrytkach. Podczas kampanii otworzą się także kolejne pudełka obszarów, poznacie nowe zasady gry i odkryjecie sekretne elementy. Podobnie jak w wypadku wcześniejszych odsłon z tej popularnej serii, również i w wersji Legacy, tę grę cechują proste zasady, których bardzo szybko można się nauczyć, o czym zapewnia nas wydawnictwo Rebel. Moi drodzy, dzięki wydawnictwu Rebel właśnie otworzyło się dla Was wiele magicznych możliwości. W tej grze bowiem będziecie zbierać żetony materii, aby karmić chowańce i uczyć się zaklęć, a mowa tutaj o księdze zaklęć, której premiera odbyła się w minionym tygodniu. A zatem sama gra czeka już na Was w sklepach. Musicie więc działać szybko, nie tylko aby zwiększyć swoją kolekcję o tę planszówkę w samej grze, jeśli chcecie jak najwcześniej aktywować zaklęcie. Możecie również wykazać się cierpliwością i uwolnić prawdziwą potęgę swojej magii. W drodze do zwycięstwa czeka na Was wiele wyborów i możliwych strategii, o czym zapewnia wydawca. Wydawnictwo Rebel właśnie rozpoczęło przedsprzedaż szybkiej, karcianej propozycji, która łączy w sobie elementy zapamiętywania i zgadywania, i mowa tutaj o karciance Trio. W tej grze odkryjecie więc dwie karty i sprawdzicie, czy trafiliście parę. Udało się? To jeszcze nie koniec. Aby zapunktować, musicie znaleźć jeszcze jedną kartę o tej samej wartości. Waszym celem w tej grze jest odkrycie w jednej turze trzech kart o jednakowej wartości.
Na początku więc wybieramy dwie karty z wierzchu stosu lub z ręki dowolnego gracza. Jeśli karty mają tę samą wartość, powtarzamy czynność, a jeśli zdobędziemy trzecią, punktujemy. W przypadku porażki karty wracają na swoje miejsce, co ułatwi zadanie kolejnym graczom, o ile ci jeszcze są przy stole. Moi drodzy, już tydzień temu informowałam Was o aktualizacjach od wydawnictwa Czacha Games, więc pewnie pamiętacie, szczególnie dla tych z Was, którzy już nie mogą doczekać się swojego egzemplarza gry Black Rose Wars Odrodzenie, aż odrodzi się na Waszych stołach, że samej gry możecie spodziewać się z końcem listopada. Nic się nie zmieniło, jeśli chcecie zapoznać się z tą grą, czym ona różni się od Black Rose Wars podstawowego. Zapraszam serdecznie do mojego materiału, natomiast gdybyście byli żądni poznania zasad, to wydawca udostępnił już instrukcję. Dla nieznających tematu szybkie przypomnienie, Black Rose Wars Odrodzenie to rywalizacyjna, strategiczna planszówka osadzona w uniwersum Nova Itas we Włoszech dla od 1 do 4 graczy, w której to walka toczy się pomiędzy najpotężniejszymi magami na świecie o tytuł Wielkiego Mistrza. Skoro wspomniałam przed chwilą o włoskim uniwersum, to może zostańmy jeszcze we Włoszech, a konkretnie u włoskiego wydawcy, który notabene wydaje również Black Rose Wars. Natomiast teraz mowa o ich najnowszej, zapowiedzianej na tegoroczne targi w Essen planszowej nowości, czyli Haunted Lands. Jest to gra przeznaczona dla od 2 do 4 graczy, w której to będziemy wcielać się w medium, a naszym celem będzie skomunikowanie się ze zjawami starożytnych cywilizacji i wypędzenie ich z nawiedzanych ziem Kaleny. Podczas rozgrywki czeka nas eksploracja nowych obszarów w poszukiwaniu cennych zasobów, które pozwolą nam rozwijać naszą społeczność, ale musimy uważać, bowiem widma starożytnych cywilizacji wciąż przebywają na tych terenach, przerażając odkrywców i czyniąc nasze budynki nieużytecznymi. A zatem jako medium będziemy jedynymi, którzy mogą nawiązać kontakt z tymi niepokojącymi duchami, próbując wypędzić je z tych ziem i zasłużyć sobie na miano bohaterów Kaleny. Mała bądź też duża niespodzianka od wydawnictwa Galacta związana z tajemnicami Puszczy. Tajemnicą już nie jest, że tę grę możecie zamawiać w ramach przedsprzedaży. Natomiast swoich egzemplarzy możecie spodziewać się 11 października, chyba że wybieracie się na Galacticon, gdzie ta gra również będzie dostępna i do kupienia. Oczywiście również do zagrania. Dodam tylko, że Tajemnice Puszczy to kooperacyjna planszówka typu Dungeon Crawler o tematyce leśnej, w którą może zagrać od 1 do 4 graczy. Sama gra, jak zapewnia krakowskie wydawnictwo, łączy w sobie wszystko, co najlepsze w układaniu kafelków, eksploracji, rzucaniu kością i rozwalaniu potworów, a wszystko to we wspaniałej, leśnej, jak wspomniałam, scenerii. Wydawnictwo Lucrum Games zadbało, abyście się odpowiednio przygotowali na nadchodzącą przedsprzedaż ich planszowej nowości, a konkretnie chodzi tutaj o grę Sabika, a sama przedsprzedaż rusza już jutro, czyli w najbliższy poniedziałek. W grze Sabika, moi drodzy, wcielicie się w jednego ze szlachciców Nasrid, którzy przyczynili się do budowy, wiesz, ogrodów i pałaców tego starożytnego pomnika. Natomiast oprócz tego zaszczytnego niewątpliwie zadania musicie ustanowić również szlaki handlowe przez Europę i Maghreb. Gra Sabika wdraża nowy mechanizm, który integruje trzy powiązane ze sobą rondle. Każdy rondel koncentruje się na innym scenariuszu. Jeden na budowie Alhambry, drugi na rzeźbieniu wierszy w jej salach, a trzeci na eksporcie towarów wzdłuż szlaków handlowych. Cała rozgrywka w tę planszówkę natomiast toczy się na przestrzeni 5 R, czyli 5 rund, a na koniec 5 rundy zwycięża gracz, który zgromadził najwięcej punktów prestiżu. Jako dzielni odkrywcy, kartografowie i astronomowie wyruszycie do Bagdadu w ramach rozgrywki w pierwszą część żółtej trylogii. W polskim wydaniu to Wędrowcy z nadpołudniowego Tygrysu od wydawnictwa Portal Games i tej planszówki już możecie szukać na sklepowych półkach. Akcja Wędrowców rozgrywa się w okresie szczytu kalifatu Abbasydów, czyli około 820 roku naszej ery. Do Bagdadu wyruszycie, aby stworzyć mapę otaczających krain, szlaków wodnych, a także nieba. Podczas Waszego zadania będziecie musieli starannie zarządzać karawaną swoich robotników oraz wyposażeniem, regularnie prowadząc swój dziennik, aby spisywać swoje odkrycia w Domu Mądrości.
W ramach akcji Dodruk od wydawnictwa Portal Games z sukcesem udało się, no właśnie, dodrukować grę Najeźdźcy ze City, a teraz śląski wydawca wychodzi z propozycją takiej samej akcji, tym razem jednak dla planszówki Gizmos. A zatem, jeżeli do 15 października uda się zgromadzić minimum 350 zamówień, to pliki tej gry trafią do drukarni i nastąpi dodruk. Same zamówienia możecie składać w sklepie wydawcy, stosowny kod zostawiam Wam w opisie pod tym odcinkiem BoardNewsa. Przypomnę tylko, że Gizmos to sprytna gra, która wykorzystuje mechanikę budowania silnika. Używamy w niej energii w formie kulek pobieranych ze specjalnego podajnika. Zasilą one różne wynalazki, generując punkty zwycięstwa. Kolejna nowa wiadomość od wydawnictwa Portal Games dotyczy gry, na którą wielu z Was czeka, czyli nowe odkrycia. Otóż, jak informuje śląski wydawca, doczekacie się, moi drodzy, tego dodatku do Podwodnych Miast już 19 października, kiedy ona ponownie trafi na sklepowe półki, jak informuje wydawca. Przypomnę Wam tylko, że Podwodne Miasta, nowe odkrycia, to gra, która zawiera 8 trójwymiarowych planszetek gracza, w tym 4 zupełnie nowe planszetki, które oferują nowe warianty rozgrywki. W pudle znajdziecie również 10 zielonych metropolii z unikatowymi premiami, a ich zastosowanie zmienia się w zależności od rozgrywanego wariantu gry, co nadaje samej grze nowej głębi, jak zapewnia wydawca. Tajemnicą nie jest, iż rozpoczął się październik, a to w wypadku wydawnictwa Portal Games oznacza rozpoczęcie październikowych przedsprzedaży. Jakie planszówki w ramach tej akcji możecie już zamawiać? Otóż jedną z nich jest Ark Nova Wodny Świat, czyli dodatek do gry Ark Nova, który to wprowadza do rozgrywki morskie gatunki zwierząt, a wraz z nimi moc nowych elementów gry. A zatem nowe wodne wybiegi, które muszą znajdować się w sąsiedztwie wody, zdolności mieszkańców raf, które odpalane są przy każdym dołączeniu kolejnego tego typu zwierzęcia, czwarty uniwersytet, czy też asymetryczne karty akcji dobierane przed każdą grą. Oto, czego możecie się spodziewać. Sama gra dostępna jest w ramach akcji przedsprzedażowej, a dodatkowo wydawca pochwalił się, iż otrzymał egzemplarz próbny tego dodatku. Jeżeli wszystko z nim będzie ok po sprawdzeniu, to rozpocznie się produkcja. Mówiąc o planszowych nowościach czy przedsprzedażach gier, które są przez Was wyczekiwane, wspominam nieraz o ich produkcji. Pewnie wielu z Was chciałoby, aby fantastycznie się produkowały. No właśnie, fantastyczne fabryki, moi drodzy, to jedna z nowości od wydawnictwa Portal Games, którą już w ramach akcji przedsprzedażowej w październiku możecie zamawiać. To szybka, sprytna gra w budowanie i produkowanie, w której ścigacie się z innymi graczami i budujecie najwydajniejszy zespół fabryk w jak najmniejszej liczbie rund. W trakcie rozgrywki musicie ostrożnie zarządzać swoimi projektami, szkolić pracowników i produkować tak dużo towarów, jak to tylko możliwe. W kolejnej planszowej nowości od wydawnictwa Portal Games, która może zasilić Wasze planszowe kolekcje w ramach trwającej przedsprzedażowej październikowej akcji, przenosimy się do klimatów fantastyki naukowej, a mówię tutaj o grze typu Area Control, czyli Circadians, wraz z dodatkami. Czeka na Was 6 różnorodnych frakcji, planeta do podboju, przywódcy, unikatowe cechy, zróżnicowane budynki, zasoby, bitwy i technologie. Aby przekonać się, kto w tym pojedynku dobra i zła, czyli doktora Jekyll i pana Hyde'a, wygra, możecie już sami sprawdzić w dwuosobowej nowości od wydawnictwa Nasza Księgarnia, czyli właśnie grze Jekyll i Hyde, która dostępna jest już w sklepach, a o której ja nieco więcej opowiadałam Wam we wczorajszych premierach. Kto jeszcze nie widział, zapraszam, abyście zerknęli i sami przekonali się, jak w tej asymetrycznej, dwuosobowej grze każdy z graczy spełnia swoje inne cele. Walka między graczami toczy się przez 3 rundy i jeżeli w tym czasie figurka dotrze do ostatniego pola na planszy, zło zawładnie doktorem Jekyllem i wygra pan Hyde. W przeciwnym razie zatriumfuje dobro, czyli wygra doktor Jekyll. Największe targi gier planszowych w Europie, czyli oczywiście targi w Essen, zbliżają się już wielkimi krokami i tylko Wam przypomnę, że wydawnictwo Granna właśnie na tych targach planuje premierę swojej nowości z serii Granna Expert, czyli gry Printing Press.
Upewnię Was, że Printing Press jest całkowicie samodzielną grą, niezależną od Gutenberga, choć łudząco do niej podobną, bowiem w tym samym uniwersum. Będziecie musieli przygotować dokładny skład książki, czyli układ kart, w odpowiednim momencie zamknąć prasę i puścić maszynę w ruch. Jak to wszystko wygląda, jak się odbywa, opowiadałam Wam w moich zasadach, do których Was serdecznie odsyłam. A teraz, proszę Państwa, uwaga, powiedziałabym wręcz Achtung, Cthulhu. Uwaga powinna być skupiona przez graczy fabularnych na platformie Wspieram To, gdzie właśnie toczy się kampania najnowszej gry od wydawnictwa Alice Games. Mówię tutaj o grze fabularnej właśnie pod tytułem Achtung, Cthulhu. Możecie więc wziąć udział w tajnej wojnie toczącej się w ekscytującej grze fabularnej, w której groza i szaleństwo lovecraftowego kosmicznego horroru przeplata się z chaosem i heroizmem II wojny światowej. Mity, przygody, potwory, walka, magia i naziści do oklepywania. No czegóż chcieć więcej? Samo wydawnictwo Alice Games udostępniło do pobrania darmową broszurę startową, gdzie znajdziecie kompletny zestaw zasad do gry Achtung Cthulhu z wieloma wskazówkami dla nowych mistrzów gry. Teraz szybka informacja od wydawnictwa Stonemaier Games dla wszystkich miłośników ptactwa, konkretnie o grze Wingspan. Przypomnę Wam tylko, że na naszym polskim rynku grę Na skrzydłach, bo w polskim wydaniu właśnie taki tytuł ona nosi, wydaje wydawnictwo Rebel. Natomiast powracając do informacji od oryginalnego wydawcy, Stonemaier Games poinformował, że oprócz planowanych 6 rozszerzeń do tej gry, które mają nawiązywać do różnych kontynentów, pojawi się także Wingspan Fanart Pack, czyli oficjalny zestaw zawierający 255 kart do gry z grafikami, które zostały stworzone przez fanów tej planszówki w ramach konkursu Wingspan Fanart Challenge. No i co istotne, te karty mogą zastąpić oryginalne karty w grze. Dodatkowo wydawca poinformował, iż podejmuje działania ekologiczne związane właśnie z tą planszówką, takie jak darowizny na cele charytatywne oraz produkcja bardziej ekologicznych komponentów. Planowane jest także wydanie specjalnego organizera, który będzie służył do przechowywania komponentów tej planszówki. Hejże, tu Michał. Wam też wakacje minęły tak szybko, że zorientowaliście się dopiero pod koniec września? Jak wiadomo, razem z październikiem są to miesiące powrotu do szkół i na uczelnie. Dlatego dziś opowiemy sobie o drugiej części Mythic Mischief, czyli gry o przepychankach w szkole dla gargulców, wilkołaków, gnomów, wróżek i innych fantastycznych ras. Zagracie w nią solo albo do 4 graczy w jednym z pozostałych 6 trybów. Wszystkie mają jednak wspólną część, polegającą na tym, że staracie się ukrywać przed dyrektorem albo ogrodnikiem w tej części i doprowadzić do tego, aby odnalazł on pozostałych graczy. Tym razem akcja dzieje się w należącym do szkoły labiryncie z żywopłotu. Pomimo całkiem mocnego zakotwiczenia w klimacie, jest to dość abstrakcyjna gra, polegająca na odpowiednim przesuwaniu ściankami labiryntu, jak i postaciami na planszy. A żeby było ciekawiej, każda z frakcji ma swoje unikalne sposoby, aby to robić. Kiedy sprawicie, że postać z przeciwnej drużyny wpadnie w ręce opiekuna, dostajecie punkt. Jeżeli dopisze Wam szczęście, odnajdziecie w labiryncie specjalną księgę, która pozwoli Wam rozwinąć swoje legendarne umiejętności, a wtedy Wasi przeciwnicy będą w poważnych tarapatach. Grę możecie przetestować na kilka sposobów, ale najwygodniejszym chyba będzie pobranie darmowej aplikacji na telefon. Jednak czas na to macie do końca kampanii, czyli 3 października. Kolejny jesienny tytuł, który funduje się aktualnie na Kickstarterze, opowiada o grzybach i ich wojnie o dominację runa leśnego. Mycelia to strategiczna gra dla 1 do 4 graczy, która oprócz tematu nie różni się za bardzo od innych gier z tego gatunku. Będziecie tu bowiem podbijać nowe tereny swoimi zarodnikami, czerpać z nich surowce, aby wasza grzybnia rozrastała się, aby następnie znowu wyprodukować zarodniki itd. Oprócz tego będziecie mieli swoją specjalną grzybową matkę, która będzie mogła poruszać się po planszy i m.in. zjadać zarodniki przeciwników. Co ciekawe, każdy z Waszych grzybów ma szansę odbyć cały cykl życia, od zarodnika aż po ich podwójne wypuszczenie, a następnie rozkład.
Kiedy tak się stanie, ściągacie z planszy jego znacznik, a kartę wkładacie pod swoją planszetkę, aktywując jakąś specjalną umiejętność. Czasem będzie ona miała efekt natychmiastowy, a czasami będzie to coś działającego do końca rozgrywki, na przykład zwiększając zasięg ruchu waszej grzybowej matki. Gra ciekawie prezentuje się na stole, chociaż oprócz ładnych kart z grzybami, bardziej przypomina abstrakcyjną układankę niż grę Area Control. Jeżeli chcecie, możecie sprawdzić wszystkie jej komponenty oraz rozgrywkę na Tabletop Simulator, a czas na wsparcie macie do 8 października. To tyle na dziś. Dzięki i do następnego. Dzisiejszy dział wydarzeń, moi drodzy, rozpocznę od zaproszenia od organizatora planszówek w Opactwie, które notabene już się odbyły, ale które się jeszcze odbędą, a mówię tutaj o weekendzie, konkretnie grudniowym weekendzie. Jeśli więc nie macie planów na od 1 do 3 grudnia, to Jarosławskie Opactwo koło Przemyśla zaprasza do odwiedzenia, gdzie czekać na Was będzie mnóstwo planszówek do ogrania i co najważniejsze, są jeszcze wolne miejsca na to wydarzenie, na ten event, więc w imieniu organizatorów serdecznie Was zapraszam. Szczegóły zostawiam w linku pod tym odcinkiem Board News. Mordercze krewetki zawładnęły wręcz kategorią gra imprezowa, a mówię tutaj o wynikach drugiego etapu planszowej gry roku. Jeśli jesteście ciekawi, jakie planszówki zwyciężyły w różnych kategoriach, czyli na przykład kategoria gra tematyczna, gdzie królował Frostpunk, czy też kategoria gra ekspercka, gdzie najlepszą okazała się Ark Nova, to po resztę odsyłam Was na naszą stronę board newsową. Jeśli nie macie Facebooka, to zajrzyjcie sobie na www.ontable.pl, aby się dokładniej zapoznać. Wprawdzie dopiero co zakończyła się tegoroczna edycja planszówek w Spodku, a już została zapowiedziana edycja na rok 2024, więc może już zawczasu zapiszcie sobie tę datę w kalendarzu. 28 i 29 wrzesień 2024 niezmiennie w Spodku. Myślę, że zmienić się może tylko rozmach tej imprezy, oby większa, ale tak samo klimatyczna. Na koniec dzisiejszego wydania nie zapomniałam o specjalnych ofertach przygotowanych dla widzów Board News od naszych partnerskich sklepów i zacznę od gry Królestwo w Dolinie, gdzie Wasza przygoda może się rozpocząć. W ramach promocji od dzisiaj do najbliższego piątku możecie tę grę nabyć w sklepie Księgralnia za 66 zł i 99 groszy. Szczegóły jak zawsze zostawiam w opisie pod tym odcinkiem Board News. Zachęcam Was do korzystania. Nasz partnerski sklep Ale Planszówki zwykle przygotowuje w niedzielę dla widzów Board News takie oferty, dzięki którym możecie powiększyć swoją kolekcję gier, nie wydając zbyt wiele grosza. Tym razem do wydania 45 zł na grę Santa Maria, więc jeśli zechcecie o tę planszówkę powiększyć swoje kolekcje, to odsyłam do opisu poniżej, gdzie znajdziecie wszelkie szczegóły i odpowiedni kod, dzięki któremu otrzymacie zniżkę. Moi drodzy, bardzo serdecznie dziękuję jak zawsze w każdą niedzielę. Zachęcam do zostawiania dużej ilości kciuków w górę. Jeśli macie ochotę napisać komentarz, to również jak najbardziej sekcja komentarzy jest do Waszej dyspozycji. Ja się z Wami żegnam, ale tylko na chwilę, bowiem widzimy się już za moment, za parę dni w odcinku w tygodniu, który dla Was nagram. Tymczasem miłej niedzieli, wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć!